Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Uczniowie przystąpili do Jezusa i zapytali: dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? On im odpowiedział: wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli. I nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. To chyba jeden z najbardziej tajemniczych i zagadkowych fragmentów dobrej nowiny. Dlaczego Jezus naucza w przypowieściach? Odpowiedź jest oczywista. Przypowieści są bardzo obrazowe, są jak ilustracje, które pozwalają lepiej zrozumieć przekazywaną prawdę. Przypowieść wyjaśnia tajemnice Królestwa Bożego. Prawdy Boże są zakryte przed ludzkim rozumem, ponieważ przekraczają zdolności intelektualne nawet najmądrzejszych ludzi świata. Jeśli Bóg chce nam ukazać jakąś prawdę, musi zejść do naszego poziomu, musi posłużyć się naszym językiem i przez analogię możemy zobaczyć i zrozumieć chociaż jakiś niewielki wycinek Bożego świata. Jezus przyszedł na świat, aby objawić nam dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Posługuje się językiem przypowieści, aby przez analogię ułatwić nam zrozumienie prawd Bożych. Ale żeby je zrozumieć, musi być jeszcze wola zrozumienia i otwartość ze strony słuchacza. Faryzeusze i uczeni w piśmie nie zrozumieli tego, co mówił do nich Jezus, bo ich serca były zamknięte, nieczułe na Boży głos. Zechciejmy dziś otworzyć nasze umysły i serca na wołanie Boga, aby Jego zbawcza nauka przyniosła błogosławione owoce w naszym życiu.